tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Pierwszy list Jana, 4, rozdział 9, werset. Wiara w Jezusa Chrystusa objawiła się zawsze i objawia się zawsze w sposób pozytywny. Efekty widzimy w osobistym życiu, w stosunkach z bliźnimi i w życiu społecznym. Tego nie da się nie zauważyć. Przykładem na to jest wypowiedź pewnego 77-letniego pana, z którym pewien dziennikarz prowadził wywiad. Ostatnie pytanie skierowane do niego brzmiało: czy w starości staje się człowiek bardziej wierzący, lub inaczej, czy coś straciliśmy również społecznie, gdy chrześcijaństwo straciło na popularności? Pytany odpowiedział: osobiście niezbyt wierzę w chrześcijańskie historie, a jednak wiara chrześcijańska ma w sobie coś wyjątkowego, co pozwoliło jej przez wiele stuleci cieszyć się wielkim zainteresowaniem. Poza tym nie jest to tania religia. Dla tych, którzy szczerze wierzą, chrześcijaństwo przekazało takie oto wartości. Nie mówię teraz o ludziach, którzy tylko na święta Bożego Narodzenia udają chrześcijan i chodzą do budynków sakralnych. A więc pocieszenie, sens życia, nadzieję, pomoc przez modlitwę, ukojenie duszy poprzez świadomość przebaczenia grzechów, chrześcijańską miłość, która jest niesamowitym prezentem dla ludzkości. W sytuacji, gdy chrześcijaństwo traci na swojej ważności, czyli że coraz mniej ludzi szczerze wierzy, wszystkie te piękne wartości również się tracą. Nasuwa się pytanie, czy ludzkość rzeczywiście ich nie potrzebuje i co może zastąpić te chrześcijańskie wartości i co oznacza dla społeczeństwa, gdy w przyszłości nic nie zastąpi owych moralnych wartości. Powyższe pytania i wnioski wzywają nas, aby jak najszybciej i bez zastrzeżeń szczerze zająć się przekazem Biblii. Jakże błogosławione stanie się nasze życie, gdy przyjmiemy tę dobrą nowinę i uczynimy Jezusa Chrystusa fundamentem naszego życia. Czyniąc to, stajemy po stronie zwycięzcy.